Znakomity, potężny i żartobliwy smok nowelski oraz jego przyjaciel, mistrz patelni, Bartłomiej Bartolini, herbu zielona pietruszka. Mamma mia! Zapraszają do obejrzenia przedziwnych przygód pod tytułem Wyprawa profesora Gąbki. Oto część siódma. Zatrute źródło. Profesor i jego przyjaciele chcą odkryć krainę Mypingów oraz przyczynę wędrówek tych dziwnych zwierząt pustoszących co wiosna roślinność Krakostanu. Podróżnicy dotarli już do pięknego miasta Nasturcji. Tymczasem wrogowie smoka wawelskiego, dwaj deszczowcy i zaprzyjaźniony z nimi były król Nasturcji, tyran Debiliusz, zamierzają wraz z szajką zbójów napaść na to miasto. Złoczyńcy śpią posutej libacji w starym zamczysku i oto... Co się dzieje, mrzawko? Był tu ktoś obcy. Przestraszyłem się. Głupiś. Nie ma tu gdzieś wody. Nie ma. Ulicze ścioszku. Wykąpiesz się w sadzawkach na Sturcji. A kiedy wreszcie? Gdy ją zdobędziemy. Woda tam pyszna, naprawdę. Sprowadza się ją ze źródła nieustającej radości. Obok niego jest źródło zapomnienia. Dziwna w nim woda. Jeden jej łyk wystarczy i o wszystkim się zapomina. Naprawdę? W takim razie dobrze byłoby połączyć obydwa źródła i wtedy Nasturcjanie... Powitają mnie jak przyjaciela. Wspaniały pomysł. Tylko jak to zrobić? Najlepszym specjalistą od mokrej roboty jest mrzawka. Więc niech rusza natychmiast, a po jego powrocie atakujemy miasto. Mrzawko, słyszałeś? Jazda! Ale ja nie wiem jak, którędy. Jeśli wrócisz z niczym, zrobię z ciebie szaszłyk. Ja mam tu wyjść? Nie, nigdy. Zrobię z ciebie szaszłyk. Oba źródła. Jestem już blisko celu. Hurra! Nieustającej radości. Ta różowa woda jest ze źródła zapomnienia. Trzeba zrobić małą zaporę i skierować wodę do tej rynny.
dobra robota. Warto by zobaczyć miny Nasturcjan, kiedy się napiją tej wody. Muszę sprawdzić skutek mego dzieła. Najlepiej pójdę tędy. Cóż to za dziwny stwór? No cóż, smakuje? O, jeszcze jak? Wszystko stracone. Czy jesteś może sprzedawcą pysznych daktyli? Jak to? Nie znasz mnie? Przecież widzę cię pierwszy raz w życiu. Naprawdę? Jak babcię kocham. Nazywam się Mrzawka i jestem deszczowcem. Bardzo mi przyjemnie poznać. Myślę, że będziemy przyjaciółmi. Ja też tak sądzę. Jest znakomicie. Do widzenia. Może się jeszcze zobaczymy. Na pewno się zobaczymy. Żegnam. Za parę dni Nasturcja będzie nasza.